Dzień dobry bardzo, w czwartym vlogmasie w Undead Z. Witam serdecznie, moi drodzy. Ulubiony mój moment, czyli podniesienie rolet. O, nastaje dzienność, nastaje, słuchajcie. Widzę, że o, unicorn wjechał, moi drodzy, także jest miło i sympatycznie. Witam was serdecznie. Może tak, o, witam, opa, o, jest komputerek. Witam was serdecznie. Pod światło w ogóle? Nie, no dramat. Trudno, nie chce mi się zmieniać position. Witam was serdecznie. Co to jest? W czwartym vlogmasie. Dzisiaj, moi drodzy, jadę na Andrzejki. Takie opóźnione o tydzień. Także nie wiem, co się nagra, ile się nagra. Ale jadę na Andrzejki. A zaraz muszę iść do sklepu, muszę w zasadzie poodkurzać, więc raczej odkurzenia wam nie będę nagrywał. Bo po co? Ale wiecie, Andrzejki, Lidly i te inne takie, myślę, że możemy sobie ogarnąć. No i co? Zapraszam was na kolejnego vlogmasa. Mam nadzieję, że spędzimy ten czas razem fajnie i że wam coś tam nagram fajnego. Zobaczymy. No, także ja się ogarniam, trzeba sobie zrobić kawkę, trzeba się ogarnąć, potem zakupy, sprzątanko, no i jedziemy. Także, ojej, Miszak, nie wiem, czy słyszeliście, Miszak ich na w ogóle parcie na moim super krześle. Widzicie, jest pościelny ręcznik taki, w sensie takie jakby, nie kocyk, no takie coś, taki ręcznik, takie coś. Boże, widzę, że ja nie potrafię zdania złożyć jeszcze, bo jest rano. Ale dlatego, że ten fotel się strasznie łuszczy. On się strasznie posypał, on strasznie popękał. Nie wiem, może moje dupsko jest takie niewymiarowe. Ale naprawdę jest dramat, więc ja siedzę na takim czymś, bo zaraz się okaże, że nie będę na czym siedzieć. No. I tak wygląda. O, proszę, ktoś jakiś pytał, jak wygląda, Maciek, twoje biurko z monitorami? Tak wygląda, proszę bardzo. Nic nadzwyczajnego. Jezus, walę ręką wszędzie. Dobra. Koniec tego gadania. Idę się ogarnąć, robić kawę. I działamy. Działamy, moi drodzy. Tak. Pewnie mnie nie widać jakoś super, bo jest ciemno, moi drodzy, ale zrobiłem już zakupy. I teraz udaję się najpierw... O Boże, nic nie widać. Słuchajcie, dramat. Czekaj ta. To będzie super, świetny vlog. Uwaga. W sensie vlog. O, jest światło z auta. Tak, teraz się udaję do rodziców. Słuchajcie, kolejki w Lidlu to była paranoja wręcz, bym powiedział. No ale wiadomo, słuchajcie, sobota. O, patrzcie jak ładnie. Palec w kadrze oczywiście. Standard, nie? No, także kolejki w Lidlu dramatyczne, no ale wiadomo, sobota sobotą. Teraz jadę do rodziców. Tatoś powiedział, że ma dla mnie płyn zimowy do spryskiwaczy, więc moi drodzy, no jakbym mógł nie skorzystać z tego płynu, no jakbym mógł z niego nie skorzystać, więc biorę, bo mój już jakby, w sensie ja nawet nie miałem zimowego jeszcze. Wypsikałem ten mój letni, bo i tak by zamarzło, w ogóle słuchajcie, jest 3 stopnie. Teraz właśnie pokazuje mi auto. Także jadę do rodziców, a potem, moi drodzy, jedziemy na imprezę domówkową, andrzejkową. Coś tam może mi się uda nagrać, byłoby super. Natomiast, słuchajcie, jedziemy za Opole, za Krapkowice nawet, także i pozdrawiam Opole, i pozdrawiam Krapkowice. No, coś chciałem jeszcze powiedzieć? Nie wiem, co chciałem jeszcze powiedzieć. Jest strasznie zimno, a to słuchajcie, to już, no, to, przecież nie może być w grudniu 50... Jest, jak ja się trzęsę. Widzicie to? Patrzcie tu. Nie, no dobra, uspokój się. Nie może być przecież w grudniu 50 stopni, no. Boże, i ten widzicie to? I ja znowu. I to jest znowu to. Kocham to. Dobrze, moi drodzy. Ja sobie ruszam, odezwę się do was, mam nadzieję, gdzieś tam już jak będziemy jeść, bo Aniu, buziaki dla ciebie, zrobiła dużo dobrego jedzonka. W sensie tam wszyscy robią jedzonko duże. I dobre, więc może coś nam się uda nagrać. Także ja jadę, będę konsumował, będę wam nagrywał coś tam i słyszymy się. Wszyscy biorą sałatki. Nie wiem, czy w ogóle nie słychać mnie równie. Wszyscy biorą sałatki, ale jakieś tam inne rzeczy. A ja zostałem delegowany do chipperków i picia. Także ja jestem w Carrefourze. Carrefour, super zakupy. I idziemy po chipperki. Gdzie są chipperki? Halo. Nie dowiem się, gdzie są chipperki, ale podążam dzielnie. Powiedziałbym, że słuchajcie, wybór chipperków w Carrefourze jest... paruje w ogóle. O, i maska mi zjechała, znowu, czekaj ta. O, wybór chipperków jest ciulowy, bym powiedział. Nawet nie wiem, co mam wziąć, tak wam powiem, jeszcze czekajcie, bo
Próbuję się ogarnąć, co? Green onion. Niechaj będzie green onion. Karbowana papryka, nie no, dramat jakiś jest. Nie wiem, co mam w razie wybrać. A może crunch chipsy? Serce bula, o proszę bardzo. Może w crunch chipsy się pójdziemy. O, cyk. No i reszta to jest dramat. Jakieś chipsy w kotle prażone. Gdyby się chipsy z kotła? No i znowu mi maska zjechała. Nie no, słuchajcie. Tak się żyć nie da. Słuchajcie, jesteśmy już u Ani. To jest Aneczka. Maja ładniej. Patrzcie tam, gdzie to jest Ania. Tu jest Thermomix w ogóle, będę mógł cię klikać. Kochanie, że wiesz, jak mam Thermomixy. Nie, masz moje. O, tam jest, słuchajcie, sernik. Tam. Tak, to jest, sernik to, z białą czekoladą. Co ty gadasz? Mm-hmm. No, także mamy serniki, mamy chipsy. Sama piekła. Powiedz mi, co będziemy jeść? Masz tu jakieś jedzenie, coś? Nie. Ja otworzyłem piekarnię. Idziesz? Idziemy, czekajcie, idziemy, słuchajcie. Tylko uwaga, bo tu jeszcze jest remont. Tak, tu jest remont. O Boże, jest moja sałatka! Patrzcie, wam pokażę. To jest moja ukochana sałatka. Palec w kadrze. Król imprezy, tu jest remont. To jest, jak ona się nazywa? Król imprezy. Król imprezy, czyli ja! A to jest, Ania, to pisze, co ostatnio jedliśmy? To. Ej, to jest, słuchajcie, genialne, to się piecze i to jest potem... Ja wiem, że ja wszystko wciągnę, nie? No, jeszcze Agata swoje przyniesie. Czad! No, także... No. I chlebek czosnkowy. Także, słuchajcie, jest Aneczka już... kuśtyka lepiej, bo mm-hmm. kiedyś tam miała, słuchajcie, bardzo mm-hmm. niefajną sytuację w górach. Mm-hmm. Ale już jest super, nie? No, Maciek też bardzo chciał do szpitala trafić ze mną, nie? Nie, ja nie chciałem. No, także, słuchajcie, będziemy się bawić. Dziękujemy wszystkim. Pewnie się potem jeszcze usłyszymy gdzieś tam. Może no. pokażemy, co jemy, nie? No, albo jak będziemy pijani. Nie, ja nie będę, ja autem. Ty autem? No. Mhm. Ja, a ty co? Rowerem. Możesz tu na noc. Widzicie, jakby... Przygarnę cię. Przygarnię. Mam duże łóżka. Tak? A co, nie widziałeś? Mateusz! Oj, to wiesz, ja po środku wy obok. A, dobrze. No, sorry, ty po środku nie będziesz. Jak się ogórki widzę, co za ogórki? Ostre. Ostre? Ostre ogórki. Dobra. I ten Thermomix, który się włącza od pół godziny. A patrz, do not unplug device, żeby go nie odłączać. No to tyle zrozumiałam, że tu pokazuję, nie wyciągaj z gniazdka. No. No, także moi drodzy, idziemy się rozgaszczać i trzeba nałożyć jedzonko, upiec. Tak, a propos, pozdrawiamy Ajkę. O, Ajka będzie ogląda, nie? Tak, Ajka ogląda. Ajka, za dwa tygodnie się widzimy. Mua. Się bardzo. No, mnie też. Słuchajcie, to, tak, no. Genialna jest lampa, słuchajcie, ona jest na dotyk. A tu się Ania gdziekolwiek dotyka? Nie, tu w środku, tam jest taki cycek. A tu, na tym cycku, patrzcie. Idź, jak się kliknie... To tak w ogóle jest... Niech pan tej lampy, bo zaraz będzie kupował nową. Weź tam. I my też już mamy. No, w zasadzie to jest wszystko. No i już jest zostawione i będzie super. Możesz to włączyć? Moi drodzy, wróciłem do domu i Mieszka mnie oczywiście już wita. Mruczy. Jest godzina 3:20 w nocy. Także ja już jestem z powrotem. I wiecie co, jedyne o czym marzę, to jest łóżeczko. Ale... Jako, że musi nastąpić stały punkt programu, co mi się to jest herbata. No tak. Jako, że słuchajcie, musi nastąpić stały punkt programu. I jeszcze muszę tego vloga zmontować, żeby się pojawił w niedzielę. Będzie test herbatki. Proszę bardzo, dzisiaj herbata czarna po prostu, więc ja się z tego bardzo cieszę. Bo tak jak mówiłem ostatnio, nie lubię smakowych herbat. W ogóle słuchajcie, wracałem od Ani. To padał śnieg i było tak magicznie i świątecznie. Bardzo, bardzo, bardzo lubię taki klimat. Tylko, że w nocy jak się jedzie, wiecie, na długich światłach, to się ma wrażenie, jakby się było w jakimś takim tunelu aerodynamicznym, bo ten śnieg, tak wiecie, leci w was, jakbyście po prostu podróżowali w czasie. Tak to trochę wygląda. Także, moi drodzy, ja w ogóle myślę sobie, że po pierwsze, to pójdę się najpierw wykąpać, więc myślę, że zagoszczę z testem herbatki w szlafroczku. I będzie oczywiście polecajka muzyczna. No i trzeba to spanka, bo naprawdę już jest bardzo późno. Myślałem, że jak wrócę do domu, to nagram sobie DBD jeszcze. Ale to chyba dopiero jutro. Bo już mi się, słuchajcie, nie chce, już jest za późno, ja już chcę spanko. Także co, ja idę się kąpać. Wracam do was z herbatką w szlafroczku i z polecajką muzyczną zaraz. Słuchajcie, hit. Wykąpałem się, zrobiłem sobie herbatkę i stwierdziłem,
że zasłonię rolety, jak zawsze, no bo ja lubię ciemność. Patrzę przez okno, do okna i jest śnieg. Milion śniegu. W sensie ja wiem, że ja mówiłem, że jak wracałem do domu, to padało, ale to było, wiecie, w Krapkowicach, w Opolu. U nas w Kluczborku nie było nic. Zero śniegu. No to ile minęło? 50 minut? Zobaczcie, słuchajcie, jak nawaliło. To po prostu masakra. Masakra. W sensie, mnie się to podoba, bo ja w tym roku zimę lubię. Misia, gdzie masz piłkę? No tu, proszę kulać tam ładnie. Dobra, słuchajcie, Miśka się bawi. Ja mam moją herbatę czarną. Także jest, teraz będziemy próbować. Jest też oczywiście iPadzik. No jest mega późno w nocy. Naprawdę, nie wiem, czy ja to zmontuję jeszcze teraz i od razu wyrenderuję i wam wrzucę, czy będę się z tym bawił w niedzielę rano, w sensie w niedzielę, no wtedy, kiedy wy to widzicie, ale dla mnie to będzie już niedziela. Słuchajcie, totalnie nie widziałem komentarzy z dzisiejszego, dzisiejszego vlogmasa. Także idę sobie zobaczyć przy okazji. Może jutro będę odpowiadał, bo no teraz tak głupio o późnych porach, czwartych nad ranem robić, ale poczekajcie, chociaż sobie zobaczę tak mniej więcej komentarz. Ojej, 30 komentarzy, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie po raz kolejny za komentarze wszystkie. Dużo u mnie dekoracji, o. Tak, na rynku, no ta choinka, słuchajcie, doczytałem się, że będzie uroczyste rozświetlenie choinki chyba, czy coś takiego, albo właśnie w niedzielę 5 grudnia, albo 6 w poniedziałek, w Mikołajki. Także, także tak. Co tu jeszcze? O, tutaj Martuśka pisze, że w przyszłym roku odwiedzi mój rynek kluczborski i Kluczbork, bo mam przepiękne dekoracje i przepiękny rynek. No rynek, słuchajcie, szczególnie jak napada śnieg, może słuchajcie, jak ten śnieg się utrzyma, który widzieliście przed chwilą, bo naprawdę dalej pada. Ja się mega cieszę. Jak on by się, słuchajcie, utrzymał, to ja się może wynurzę z domu jutro i pójdę w nocy, wieczorem, jak już będzie, wiecie, wszystko oświetlone i tak pięknie zrobione, to może nagramy jakieś rzeczy, pokażę wam. Bo w klimacie świątecznym, Boże, bekadło się włączyło. W klimacie śniegowym naprawdę rynek z tymi dekoracjami i z tym wszystkim wygląda przepięknie, tak słuchajcie, magicznie, po prostu magic. Także tak. Ja wam dziękuję za komentarze, po raz 58 się już powtarzam. Dobra, test herbatki czarnej. Uwaga. Boże, Misza, jak mi wystraszyłaś. Wlazła na biurko. Niunia, no chodź tu. No jest hit. Uwaga, ojej, czekajcie, bo widzę sierść Miszy. No tak, bo ona biegała tutaj koło kubka. Dobra, uwaga. Test czarnej herbatki. Takiej zwykłej, klasycznej. No. I jest okej. Okay. Nie wiem, czy to te smakowe herbaty mają coś do siebie nie tak, czy o co chodzi. Nie. Misia. Masz piłę. Leci. Poleciała. Nie wiem, o co chodzi. Natomiast czarna herbata jest całkiem okej. Nie wiem, jaka będzie w niedzielę. Tak próbuję dojrzeć 5, ale nie wiem. Jakieś takie jasne jest to opakowanie. Nie wiem, zobaczymy jutro. Natomiast, moi drodzy, polecajka na dzisiaj. Już wam tutaj oczywiście wklejam i wam mówię. Chciałbym najpierw na playlistę moją dotrzeć, żeby było wszystko... No bo... Ta leci tam w ogóle. Z tą piłką. Ja już się mam, słuchajcie, pospane, jak ta piłka się odnalazła, bo dziś Miszka ją, słuchajcie, pod łóżko, pod kanapę ją wcisnęła, więc wydobyłem. No i teraz zacznie się jazda. Dobrze, moi drodzy. Piosenka na dziś nazywa się Unlearn. Jakoś tak znowu ma na nią fazę. Ona była bardzo, bardzo przeze mnie katowana. Marzec, kwiecień chyba. I teraz znowu tak mam taką faskę na nią. Ostatnio sobie ją bardzo często słucham. Także Unlearn od Benny Blanco i Gracia Abrams. Chyba tak to się czyta. Jeżeli nie, może źle widzę, poczekajcie. Tak, chyba nie wiem. Zobaczcie sami. Polecam serdecznie. Piosenka jest bardzo ładna, bardzo klimatyczna. No, to moi drodzy, myślę, że chyba czas, nie wiem, czy iść spać, czy to zmontować. Może to zmontuję szybko. Co? Czy mnie się chce montować? Jezus, jeszcze nie wypłukałem. Nie wiem, czy wy tak macie. Bo teraz będzie temat stomatologiczny. Czy wy po szczotkowaniu zębów, jak już umyjecie ładnie wszystko,
to czy wy płuczecie jeszcze płynem do zębów, do jamy ustnej, jamy ustną. Masło maślane, wiecie o co chodzi. Ja ostatnio, słuchajcie, zmieniłem płyn do płukania ust i jakoś tak mnie pali w tą jadakę, ale dobrze, dobrze. No, także muszę wypłukać jeszcze jadaczkę swoją. Dobra, chyba to zmontuję. Także moi drodzy, ja wam dziękuję za kolejny dzień vlogmasowy ze mną. Jutro się słyszymy oczywiście w kolejnym vlogmasie. Nawet już mam taki plan i co będzie. I odcinek, w sensie vlog może być troszeczkę smutny, ale wam o czymś opowiem. Bo jakby nie mówiłem o tym wcześniej, gdzieś tam raz na live'ie, tylko o tym wspomniałem. No nie jest to jakiś taki wesoły temat, ale bardzo dostaję dużo pytań do tej pory na Instagramie albo na YouTubie, nawet pod vlogmasami. Pytań dostaję dużo, tak powiedziałem, tak. Więc no po prostu jak opowiem raz a porządnie, to może już każdy będzie wiedział, bo no tak jak powiedziałem, nie mówiłem tego wcześniej, nie pisałem na Instagramie o tym nigdy. Powiedziałem to raz na live'ie urodzinowym. Zdaję sobie z tego sprawę i świadomość, że no nie wszyscy byli, więc jakby jest to oczywiste. Więc powiem teraz już to na YouTubach i może już każdy będzie wiedział i no. Także dobra, idę płukać jadaczkę, montować vloga i słyszymy się, moi drodzy, w kolejnym vlogmasie jutro. Dziękuję. Lovki, kiski, buziaczkuję was serdecznie. Pa, 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 pa.